trzy duże miejskie inwestycje są na ukończeniu. Ostatni odcinek trasy wschodniej, rozbudowa szkoły podstawowej nr 4 i drogi w rejonie strefy ekonomicznej. Już niebawem wszystkie zostaną udostępnione mieszkańcom. Pierwsza z nich, mowa tu o ostatnim z odcinków tzw. trasy wschodniej, zostanie udostępniona kierowcom w okolicach 15 października. Kończymy tak naprawdę ten wschodni ring, tą wschodnią wewnętrzną obwodnicę naszego miasta. Zadanie, te ostatnie, ten łącznik od Sejneńskiej do Wylotowej kosztował nas 42 miliony złotych, a cała ta trasa wschodnia liczona od ulicy Pułaskiego, czyli ulicą jedziemy Pileckiego, Świtalskiego, ten nowy łącznik będzie miał nazwę generała Kuklińskiego i stulecia niepodległości. Dojeżdżamy do ulicy Utrata. Wartość tego zadania to prawie 110 milionów złotych. Wschodnia obwodnica stanowić będzie nowy szkielet drogowy Suwałk, który otworzy miasto na zupełnie nowe tereny, które zresztą już dziś są zabudowywane. Druga z inwestycji to rozbudowa szkoły podstawowej nr 4 wraz z budową nowej sali gimnastycznej. 4 listopada uruchamiamy ten piękny obiekt dydaktyczny i sala gimnastyczna, bo to jest druga, co chodzi o wielkość i liczbę uczniów wśród suwalskich szkół podstawowych. Pierwsza jest szkoła podstawowa nr 5. Ta część południowa miasta nam się rozwinęła, co chodzi o liczbę mieszkańców i tutaj budownictwo mieszkaniowe. No i ta mała, skromna salka gimnastyczna, która była, ona po prostu musiała być przebudowywana. Trzecia z dużych inwestycji to rozbudowa dróg w strefie ekonomicznej. Tu termin zakończenia prac to 30 listopada. Na południu Suwałk trwają roboty drogowe. Przebudowujemy układ drogowy komunikacyjny. Tam, gdzie są zlokalizowane duże te zakłady przemysłowe. Dzięki inwestycji miasto otworzy blisko 60 hektarów nowych terenów inwestycyjnych. Nowy układ drogowy poprawi również dojazd do pracy dla tysięcy mieszkańców Suwałk. Po przeprowadzeniu odbiorów ulice w pełni będą udostępnione w grudniu. Ogród czy też park sensoryczny o powierzchni ponad 1 hektara powstaje w sąsiedztwie suwalskich bulwarów. Przejście tutaj z bulwarów aż do ulicy Kościuszki przed mostem na ulicy Kościuszki czy na Wojska Polskiego będzie wyjście. Oczywiście teren będzie oświetlony. Po inwestycji będzie to zupełnie nowe miejsce na mapie rekreacyjnej Suwałk. Park sensoryczny ma działać na nasze zmysły. Wzrok, dotyk czy też zapach. Zamysłem tego miejsca jest to, byśmy mogli dosłownie czuć otaczającą nas przyrodę. W parku zostanie posadzonych około 60 gatunków drzew, krzewów i bylin prezentujących szeroką paletę barw i kształtów, owoców, nasion, liści i kwiatów. Ścieżki nie będą wyłożone kostką, a wysypane dobrze ubitym żwirem. Ma tam być, na ile się da, naturalnie. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce w użytkowaniu, bo to jest pewna nową tutaj, no ale nie chcemy betonu, nie chcemy asfaltu. W tych miejscach, gdzie mamy delektować się naturą i zielenią. Warto przy tej okazji wspomnieć, że już teraz miasto pracuje nad dalszą rozbudową bulwarów. Do realizacji szykowany jest odcinek między ulicami Sikorskiego i Bakałarzewską. Kolejny to obszar między 1 maja a Utratą. To są piękne i malownicze tereny i warto byłoby je udostępnić mieszkańcom.